Dzień dobry. Monika. Pani już mają. Możemy? No wiem, no muszę podejść. Jesteśmy, proszę Państwa, po spotkaniu z panem premierem i... Moment. Ja się ustawię tak, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Tylko tak, tutaj pan stoi, nie mam jak. Jesteśmy już po spotkaniu z panem premierem, z grupą rolników, a tak naprawdę po dwóch spotkaniach, bo najpierw z panem premierem omówione jeszcze raz od początku do końca postulaty i mamy też informacje do przekazania i ustaliliśmy, że będziemy przekazywać konkrety. Konkretem jest to, że dokładnie 15 marca będziemy mogli powiedzieć o tym, jakie będą zmiany w Zielonym Ładzie. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo odejścia od tych najbardziej szkodliwych przepisów i ja nie chcę tutaj iść za daleko w żadnej deklaracji, ale ugorowanie, które wzbudza najwięcej emocji, tutaj mamy bardzo dużo wskazówek, że będzie odejście. Problemem są też przepisy prawne, no, które jasno wskazują, że wycofanie się dzisiaj z tych przepisów nie jest tak proste i oczywiste. Nie należy też do jednego państwa czy do jednego premiera. I tutaj warto to podkreślić, że jesteśmy rządem w całej Unii Europejskiej, który najgłośniej o tym mówi. Bo mówimy o protestach rolniczych w całej Unii Europejskiej, ale mówimy też o tym, że to polski rząd mówi najgłośniej o odejściu od tych przepisów. I to premier Donald Tusk, minister Siekierski mówią na forum europejskim o tym najwięcej. Mówimy też o konieczności ściągnięcia z rynku około 4-5 milionów ton zbóż, co jest potrzebne, żeby w nowy sezon wejść z czystą kartą. I jest tutaj deklaracja ze strony rządu o tym, że będą na to przeznaczone środki finansowe. Jak będzie dokładnie wyglądał ten schemat, to jesteśmy pierwszym rządem i tutaj też nieskromnie powiem, że ja też postulowałem o to i zaproponowałem stronie rolniczej, by w poniedziałek usiąść wspólnie jeszcze raz do rozmowy i by schemat tego ściągnięcia zbóż czy formy wypłat pieniędzy, jak one i w jakiej ilości trafią do rolników, żeby wypracować to wspólnie. I tutaj wiem, że to będzie bardzo trudne spotkanie, to będzie bardzo trudna rozmowa. Mamy pewne ramy finansowe, w których musimy się trzymać. I to jest tak naprawdę to, co ja chcę Państwu przekazać. Podchodzimy do tych problemów obecnych bardzo, bardzo poważnie i mamy do czynienia z naprawianiem rynku, który został rozwalony przez lata, przez też te ostatnie wydarzenia, które są na Ukrainie, po tym, co zrobiła Rosja. Jest też ogólnie problem z niską ceną zbóż, która jest najniższa od połowy 2020 roku. My sobie musimy z tym poradzić w jak najlepszy sposób, żeby żadne gospodarstwa, które są w potrzebie, nie ucierpiały w tym czasie. Panie ministrze, jak właściwie wyglądało to spotkanie? Bo pan Obszański mówił, że premier nie miał nic do powiedzenia, w sensie, że nie może nic zrobić. Mówił też o niekompetencji swoich urzędników. Mówił takie rzeczy premier, to z jednej strony, bo inne relacje były. Zdyscyplinowani urzędnicy. Nie słyszałem. Jeszcze raz? Że są niezdyscyplinowani. Tak. Nie. Mowa była jasna, że do środy ma być wypracowany schemat wypłacania pieniędzy. I pan premier powiedział jasno, że oczekuje tutaj jasnej propozycji ze strony resortu, które mają być przedstawione i muszą być przygotowane odpowiednie rozwiązania. A czy była mowa o protestach ostatnich z Warszawy i czy były żądania jakichś przeprosin do premiera, bo też to pan Obszański mówił? Protesty, które były ostatnio, to nie jest, myślę, że najlepszy temat na rozmowę. Ich forma też nie jest najlepsza. Przejdźmy dalej, nie stójmy dalej przy tym. Mówmy o problemach, a nie o protestach czy o formie, która może też wymknęła się trochę spod kontroli. A rolnicy mówią, że było za mało konkretów, jeśli chodzi o Zielony Ład, że to szczegóły jedynie. Jeszcze raz. Rolnicy mówią, że było za mało tych konkretów na stole, jeśli chodzi za o Zielony Ład. Za chwilę wyjdą rolnicy, przedstawią swoje zdanie. Ja mówię jasno, nie będziemy rzucać słów na wiatr. Rok temu, o tej porze, trochę wcześniej, minister polskiego rządu, gdzie premierem był pan Mateusz Morawiecki, zapewniał o tym, że będą dopłaty do chociażby transportu zbóż. Później ich nie było, bo były niedostępne.
dozwolone, ale zapewniał, że będą. My moglibyśmy wyjść tutaj naobiecywać różnych rzeczy, które by spowodowały, że przez krótki okres czasu wszyscy byliby zadowoleni. My jesteśmy rządem, który podchodzi do tych spraw bardzo, bardzo poważnie. Tutaj nie będzie żadnego rzucania słów na wiatr. Sytuacja jest trudna i każda ze stron zdaje sobie z tego sprawę. Jeżeli mówimy o rolnikach, to i zaraz też wyjdą ci, którzy brali udział w rozmowie i przedstawią swoje zdanie. Ja nie będę za nikogo mówił. Staram się dzisiaj łączyć obie strony. Część z tych rolników już wyszła, część z tych rolników też tu była z nami i mówiła o tym, że żadnych konkretów nie było, że jest to, po prostu proszę pani, bo pani dla kogo pyta? Dla Tysola. Dla Tysola. Tygodnik Solidarność. To ja nie będę wypowiadał się na temat treści, które wy mówicie, ale szczerze wam odpowiem, jeżeli nie jest konkretem to, że premier powiedział, będą pieniądze, pomożemy ściągnąć kilka milionów ton zbóż z rynku, jeżeli to nie jest konkretem, to co jest konkretem? Jeżeli konkretem nie jest to, że premier powiedział, że na ponad 90% odejście od tych trudnych zapisów Zielonego Ładu, które wywołują najwięcej emocji, że będzie mógł to potwierdzić 15 marca, to czy to nie jest konkret? To jest konkret i to jest uczciwe podejście do każdej ze stron. Dlaczego przedstawiciele rolników uciekają jak szczury? Bocznymi wyjściami. Dlaczego nie widzą do nas? Ja tego nie widzę. Przedstawiciele byli do samego końca i zachowywali się naprawdę bardzo porządnie. Ja chcę z takimi przedstawicielami prowadzić rozmowę. A dlaczego Izdebski i Serafin reprezentują rolników, jak oni są pseudorolnikami? Ich w ogóle nie powinno być na rozmowach. Takich rolników, takich związków się nie zaprasza na rozmowy. Ja nie będę się wypowiadał. Pewnie wielu do nas będą różne pretensje. My będziemy prowadzić tak rozmowę i w poniedziałek będzie taka reprezentacja, gdzie ani jednego, ani drugiego nie będzie na spotkaniu. A czy mógłby pan minister powiedzieć, jakie te konkrety padły, jeśli chodzi o ten Zielony Ład? Bo pan premier mówił, że ma bardzo poważne rzeczy do zakomunikowania. Konkret, jeśli chodzi o te ugorowanie. Mówimy tutaj o ugorowaniu, gdzie mówimy o odejściu, o dużym prawdopodobieństwie, że od 2025 roku będzie odejście i bardzo duże prawdopodobieństwo, niestety tutaj przepisy nie są dla nas pomocne, odejście w tym roku, ale nie możemy rzucać słów na wiatr i mówi, że jeżeli coś jeszcze nie jest pewne, co możemy powiedzieć, że będzie pewne za tydzień, to powiemy to dokładnie za tydzień. Są bardzo duże starania tutaj polskiej grupy negocjacyjnej przy Komisji Europejskiej, żeby od tych przepisów jak najszybciej odejść. A będzie kolejne spotkanie? Czy państwo weszli z taką propozycją? Jeszcze raz, niech pani. Czy będzie kolejne spotkanie z rolnikami? Te poniedziałek, bo tutaj niektórzy rolnicy wychodząc mówili, że nie będzie kolejnego spotkania. Będziemy w poniedziałek ustalać wspólnie ze stroną rolniczą, jak będzie mają wyglądać te dopłaty, jak mają trafiać, w jakiej ilości. Czy zapowiadali kontynuację protestów tutaj rolnicy, związkowcy? Ja o protestach nie rozmawiam, ja staram się rozwiązać problemy. To jest rozwiązanie problemu. Chciałem się spytać, czy pana zdaniem Solidarność... Chwila. Kto kogo zastrasza? No, jeżeli się mówi o tym, że... To pani nie wie, kto kogo zastrasza. Ja nikt nikogo powiem. Nie zastrasza. Ja dziękuję bardzo. Jest ostatnie, a propos właśnie porozumienia. Czy pana zdaniem Solidarność i Piotr Duda uczestnicząc i przyłączając się do tych protestów rolniczych, czego mieliśmy też dowód ostatnio, to chciał pomóc w osiągnięciu porozumienia? Jeżeli Solidarność Piotra Dudy zapowiadała, że idą na ostro w trakcie protestu i faktycznie każdy to widział, było na ostro, to sprawie rolniczej bardziej szkodzi niż pomaga. Ja nie będę się na ten temat wypowiadał. Wszyscy, którzy psują dobre imię rolników, powinni być jak najszybciej i z tych protestów, które mają normalny, uczciwy charakter mówienia o problemach i z rozmów powinni być odciągnięci. I to jest moje zdanie. Ja nie będę się wypowiadał na temat związków zawodowych. One powinny być wolne, niezależne, samorządne, odciągnięte od partii politycznych. A poniedziałkowe spotkanie ze stroną ukraińską, czego będzie dotyczyć, czy będzie skorelowane też w jakiś sposób z tym spotkaniem z rolnikami, które pan zapowiada? To spotkanie będzie prowadził minister Hetman. Na tym spotkaniu będzie minister Hetman i minister Siekierski. I oni niech mówią też dokładnie, jak to będzie wyglądało. Ale to jest polityka. Chcą osiągnąć, przepraszam? To chcemy osiągnąć daleko idące cele, ale to jest polityka międzynarodowa, polityka dyplomatyczna i tutaj ja nie będę się też wypowiadał na ten temat. Poważnie podchodzimy do sprawy. Jeden główny cel jakiś?
musimy ograniczyć napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy do Polski i strona ukraińska też musi wiedzieć, że to jest ważne dla nich, żeby dobre relacje z Polską mogły być utrzymane, ale musimy to zrobić w maksymalnie taki normalny, ludzki, dyplomatyczny sposób, bo nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek, jakiekolwiek państwo, jacykolwiek ludzie wykorzystywali to, by na przykład mówić, że Ukraina ma problemy na froncie, bo Polska coś robi. To naprawdę jesteśmy w trudnej sytuacji. Panie ministrze, a jeśli chodzi o ten skup zboża, jeszcze chciałam się zapytać. Padła deklaracja, że tutaj zostanie ono skupione, ale kiedy i ile to będzie kosztować? Ile będzie to kosztować, będziemy mogli mówić to w przyszłym tygodniu. Staramy się mówić tutaj o pewnej ilości zbóż i to będzie około 4-5 milionów ton, których ściągnięcie może nam udrożnić rynek. A kiedy może się to rozpocząć? Czy tu jest jakiś konkret? Będziemy to ustalali w przyszłym Panie tygodniu. Panie ministrze, pańskie słowa. Jeżeli ktoś, kto jest prawdziwym rolnikiem, nie przyjedzie do Warszawy protestować, a 2 lata temu pan sam protestował, i co, czuje się pan rolnikiem, czy nie? Protesty Agrounii były organizowane zawsze, z dużą dyscypliną. Nigdy tutaj nie zachodziło do takich zajść jak teraz, że ktoś kogoś rzucał kamieniami. Jeżeli dochodziło do takich sytuacji, protest był przerywany, wszyscy się rozchodzili, nigdy nie było zamieszek z policją, chyba że to byli rolnicy szarpani, i takie są fakty, proszę. Ale może to była wina prowokacja. Jednak policji. Pan widzi to w ogóle w jaki sposób. Proszę pani, mówmy o problemach rolniczych, nie mówmy to o... A to nie jest problem rolniczy? To też są problemy. To niech organizatorzy tłumaczą się z tego, jak wyglądał protest. Ja go nie organizowałem, nie odpowiadam za to, jak tam wyglądało. Ja staram się dzisiaj całym sercem pomóc polskim rolnikom, żebyśmy razem wyszli z tych trudnych problemów, i to nie jest proste zadanie, żebyście też wiedzieli. Jaka będzie strategia rządu, jeśli po 15 marca nie uda się wypełnić tych zobowiązań? Moment. Jaka będzie strategia rządu, jeśli po 15 marca nie uda się i będzie 10%, o których pan mówił? Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tej strategii tworzyć, że to 15 marca będą dobre informacje. Jeżeli pan chce mówić o policji, proszę rozmawiać to z odpowiednimi ludźmi, ja nie będę odpowiadał za to. Jeżeli policja nie zna naszych posłów, to jak ma znać rolników? Odnosząc się do pana doświadczenia z protestów, które pan organizował, zachowanie policji w środę względem protestujących w Warszawie rolników było właściwe pana zdaniem i jako teraz polityka rządu, jak i też doświadczonego związku? Ja odpowiem tak. Jeden z największych przywódców w ogóle w historii świata mówił o tym, że i on tego użył, że bardzo często wojsko czy służby swoim pokazem mocy mogą też spowodować różne działanie, i kiedy Karol Macedoński właśnie miał taki problem, że miał dużo mniej wojska niż druga strona, zaprezentował on musztrę swojej armii. Druga strona tak przestraszyła się tej dobrze zorganizowanej musztry, pokazu siły, że po prostu się wycofała. Ja nie będę mówił o tym, kto jak się zachował teraz, bo nie ja za to odpowiadam. Ja jestem w rządzie, który odpowiada za to, żeby w Polsce było bezpiecznie, jest bezpiecznie, żeby nikomu się nic nie działo, i o szczegółach są odpowiedni ministrowie, którzy się wypowiadają. Ja nigdy nie organizowałem strajku, w którym manifestanci rzucaliby czymkolwiek albo staliby i czekali na reakcję policji, czekając na różne zadania. Uważam, że to nie byli rolnicy, którzy tak się zachowywali, i rolnicy na pewno nie powinni się tak zachowywać. Dołączyły różne grupy. Pan Piotr Duda zapowiadał, że będzie na ostro. Nie wiem, kogo zaprosił na manifestację. Ja chcę mówić o rozwiązaniu najważniejszych problemów. To jest dla mnie istotą sprawy. Nie przenośmy protestu takiego czy innego na ponad te problemy, które dzisiaj nas wszystkich dotyczą. Ale poselskiego na granicy porozumiewaną kwestią drukową, która miała wcześniej nieprotokowane było wydarzenie, które jest wydobywane. Ale są jednak nagrania. Czy pan jakby to bardzo wyjaśnił? Proszę pana. To pewnie z tych informacji wynikało też, że ktoś z okien rzucał
kamieniami, czy czymś, to nie... Pana... Wszystko już zostało wyjaśnione. Dzisiaj możemy mówić, że sprawa jest zamknięta, wiemy, że byli prowokatorzy. Dla mnie problemem dzisiaj w tym, o czym pan mówi, jest to, że musimy jak najszybciej 5 milionów ton zbóż ściągnąć z rynku, przeznaczyć na to odpowiednią sumę pieniędzy, pomóc rolnikom, a nie to, czy było tak, czy inaczej. Mamy państwo, które składa się z różnych instytucji, z różnych służb, z różnych ministerstw. Każdy za coś odpowiada, ja odpowiadam za to, żebyście tutaj mogli usłyszeć, że polski chleb będzie w sklepach, będzie na stołach, że polski rolnik będzie miał pieniądze na uprawę ziemi, że w Polsce rolnictwo będzie obronione przed napływem różnego rodzaju towarów z zagranicy, że będzie wysoka jakość żywności. To jest to, czym ja się zajmuję. Nie będę wychodził ze swoich kompetencji, bo jeżeli ktoś uważa, że zna się na wszystkim, to uważam, że po prostu na wszystkim się nie zna. Ja się znam na tym, czym się zajmuję, a jeżeli pani też uważa tak, to ja niech pani zajmuje się też tym, na czym pani się zna dobrze, bo mam wrażenie, że Tygodnik Solidarność nie zna się dobrze na dziennikarstwie, prezentując różne formy i to jest wasza sprawa, róbcie. I ja to patrzę często z takim ironicznym uśmiechem na wasze teksty. To wasza sprawa, to wy jesteście oceniani przez rzeczywistość. Dziękuję, ja na pani pytania już dalej nie odpowiadam. Panie ministrze, czy pan minister Kierwiński przekroczył swoje uprawnienia, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało wotum nieufności właśnie wobec pana ministra? Minister Kierwiński jest bardzo dobrym, a może i najlepszym do tej pory ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Przykro, według artykułu 13 Konstytucji przekroczył swoje prawa i powinien zostać poddany dymisji. Pan pytał o coś? Jeżeli chodzi o Europejski Zielony Ład, czy w koalicji rządzącej jest jednomyślność? Wiemy, że łączy wiele frakcji, a słyszymy nawet, że ten projekt Europejskiego Zielonego Ładu jest dobry dla rolników. Proszę pana, kierujemy się tutaj interesem polskich rolników. Ja za to odpowiadam i pilnuję tych spraw, żeby polskie rolnictwo się mogło dobrze rozwijać. Czy ten Zielony Ład jest tutaj? Pan premier powiedział jasno. Jeżeli taką tylko mamy moc, będziemy go zmieniać, żeby był jak najmniej uciążliwy dla polskich rolników. Dziękujemy bardzo. Kurwa, niech nic nie powie. Ale ja nie chciałam, ale nie miałam. Ja tylko powiem od ciebie. Dzień dobry. Proszę się przedstawić. Roman Kondru, Podkarpacka, Oszukana Wieś. Przepraszam, bo my na konferencję. Szanowni Państwo, ja bym powiedział... Roman Kondru, Podkarpacka, Oszukana Wieś. Szanowni Państwo, ja bym chciał tutaj przedstawić sytuację granicy w tym momencie. Z jedną osobą czy ze wszystkimi rolnikami? Prosimy, panowie, troszeczkę do tyłu. Razem. Czekaj, Roman. Państwo chcą wywiad, konferencję prasową ze wszystkimi rolnikami czy z jedną osobą? Dokładnie. No proszę jakoś szerzej. W takim razie proszę nam zrobić troszeczkę więcej miejsca, żebyśmy mogli stanąć szerzej. Niech po kolei panowie mówią. Nie, proszę pana. Rozpoczniemy wedle określonego schematu. Proszę poczekać, aż skończymy konferencję prasową i wtedy pojedynczo podchodzić do wybranych osób. Nie, pomału. No właśnie. Bez emocji. Jest problem organizacyjny, ponieważ część dziennikarzy nie ma statywów pod mikrofon i dlatego muszą stać blisko. Dobrze, szanowni państwo, może ja zacznę mówić o granicy. Była dzisiaj merytoryczna rozmowa z panem premierem. Przedstawiliśmy naszą tutaj stronę, że jest bardzo krytyczna odnośnie napływów tych płodów rolnych tutaj z Ukrainy. I my podjęliśmy takie stanowisko, żeby całkowicie tą granicę przełknąć. Pan premier powiedział jak najbardziej, ale będzie tu jedna strona i polska, i ukraińska poszkodowana. Dlatego doszliśmy do wniosku, że będziemy czekać na konkrety. Konkrety będą, szanowni państwo, dopiero po 25 marca, gdzie się spotkają obydwie strony, strona ukraińska i polska. Jedzie pan Hetman, pan minister Czesław Siekierski też jadą do tutaj Ukrainy. Będą rozmawiać na temat tej sytuacji, bo Ukraina się tutaj przechyliła, jeśli zajdzie taka potrzeba, jak najbardziej może tą granicę przełknąć. Ale mówię, będzie to strata obopólna, czyli i polskiej strony, i ukraińskiej. Dlatego musimy dojść do jakiegoś kompromisu, żeby nie było takiego napięcia, bo de facto dzisiaj na granicy jest bardzo duże napięcie między stroną polską i ukraińską. Do tego zmierzamy, żeby dojść do jakiegoś tutaj porozumienia i po prostu wyciągnąć jakieś konsekwencje z tego, czy będzie źle, czy dobrze na całkiem zamknięcie tej granicy. Tego się, szanowni państwo, nie da. My to jako rolnicy też rozumiemy, bo dużo firm później opadnie z tego względu. Ale to jest zaskakujące, ponieważ domagaliście się długo zamknięcia granicy. Szanowny panie, no chcemy zamknąć totalnie granice, ale to są też granice Schengen i tranzyt przez Polskę musi przechodzić, szanowni państwo. My nie mamy na to wpływu, żeby to zrozumiane było. Co my możemy całkowicie, każdy musi przemieszczać i te towary idą częściowo do zachodniej Europy i jadą także do portów i są od nas wyeksportowane dalej w świat. Także, panie, jaki jest wasz postulat i czy on zostanie zrealizowany? Szanowni państwo, pan premier obiecał nam, że tutaj zwiększy
nakłady na służbę celną, na służby po prostu fitosanitarne, na weterynaryjne, że będzie większa tutaj natężenie tych kontroli i będzie to miało może wpływ, że to wszystko nie będzie w takich dużych ilościach do nas wpływało bez kontroli, szanowni państwo. Dlatego będą zwiększone służby i celne, że będzie to bardzo uszczelnione, że jak do tej pory po prostu miało to taki oddźwięk, że bardzo dużo wjeżdżało do nas do kraju bez jakichkolwiek kontroli, szanowni państwo. Było to zboże i techniczne, i olej techniczny. Dlatego myśmy apelowali, żeby to było zaostrzone i w takich ilościach nie będzie wjeżdżało jak do tej pory, jak to było przed wojną, szanowni państwo. Czyli jest porozumienie, zawieszacie proszę państwo, nic nie zawieszamy, rozmawiamy, mamy się jeszcze spotkać, szanowni, grupa robocza ma się spotkać w poniedziałek, wytypowane jest 10 osób z rolników, mamy się spotkać, dopracować te pewne szczegóły, bo w takiej grupie, szanowni państwo, wiecie doskonale, że się nie da, nie? Jest za dużo, każdy ma inne zdanie, podzielone i tak dalej. Spotykamy się jako stricte rolnicy, wszyscy z całej Polski, spotykamy się poniedziałek, dopracujemy to wszystko, jak ma być do końca i pan premier podejmie konkretne decyzje tutaj w środę. Czyli to będzie wasza wewnętrzne spotkanie, tak, do samych rolników? Znaczy nie, spotykamy się, szanowni państwo, tu z Ministerstwem Rolnictwa i wypracujemy konkrety, rekompensaty po prostu do tych zbóż, co mamy zrobić. Tutaj koledzy się wypowiedzą odnośnie Zielonego Ładu, ja nie chcę wszystkiego głosu zabierać, bo są koledzy poszczególnych tych branż, będą się wypowiadać, odnośnie jeszcze porozumienia mleczarstwa i tak dalej. Ja się wypowiadam stricte o granicy. O granicy, jeśli dojdziemy do porozumienia, liczyłbym na to, że będziemy ten protest zawieszać w tygodniu. Nie możemy to dzisiaj po tym spotkaniu zrobić, bo muszę przyjechać do kolegów, przekazać, jakie mam informacje, jak to wszystko będzie się działo i wtedy podejmiemy kluczowe kroki, żeby ten protest, szanowni państwo, zawiesić na okres wdrożenia tych wszystkich naszych postulatów, żeby nas to zrozumiano. Nie, że przyjeżdżamy dzisiaj i koniec rozwiązujemy. Nie ma takiej opcji. My możemy jedynie zawiesić na okres po prostu tego wdrożenia tych wszystkich postulatów, szanowni państwo. Dziękuję. Proszę państwa. Proszę się przedstawić. Damian Murawiec, jestem reprezentantem protestujących rolników z województwa warmińsko-mazurskiego. Tak jak umawialiśmy się przed spotkaniem, tutaj byliście państwo i powiedzieliśmy, że my jako rolnicy inicjatyw oddolnych, czyli rolnicy indywidualni, będziemy mówić jednym głosem, wyjdziemy do państwa tutaj wszyscy razem i przekażemy wam te informacje, które otrzymaliśmy i które były na spotkaniu z panem premierem. Na spotkanie zostało zaproszone 46 osób. Większość z tych osób byli to właśnie rolnicy indywidualni. I chcemy zdementować to, że ktoś tutaj podpisał jakiekolwiek porozumienie, że się sprzedaliśmy za przysłowiowe 30 srebrników. Nie. My wysłuchaliśmy propozycji pana premiera i dopiero z tą propozycją wrócimy do naszych regionów i będziemy konsultować to, co otrzymaliśmy, ale my uważamy, że nie otrzymaliśmy dzisiaj żadnych konkretów. Zostało nam tylko zaproponowane kilka delikatnych rozwiązań, co zostanie kosmetycznie zmienione w sprawie Zielonego Ładu, w sprawie granicy, a także trzecia rzecz odnośnie hodowli. I teraz będziemy po kolei wypowiadać się w tych wszystkich kwestiach. Uciekł nam kolega od hodowli, udziela wywiadu, więc złożyliśmy nasze problemy. Emil Mieczaj, reprezentuje województwo zachodniopomorskie. Jestem hodowcą bydła mięsnego. Złożyliśmy postulaty, no to nie były postulaty, to były potrzeby, które są związane z hodowlą, bo szanowni państwo, przeprowadziliśmy ankietę wewnątrz protestu. Mamy 2500 bodajże odpowiedzi i tam wynika jasno, w przeciągu 15 lat ponad połowa respondentów zlikwidowała hodowlę. Dzisiaj mamy nadwyżkę zboża, dlatego że tego nie ma kto konsumować. Powiedzieliśmy również jasno o tym, iż nie ma czegoś takiego jak likwidacja hodowli. Czy to będzie bydło, czy to będzie drób, czy to będą świnie, czy też norki, wszystkie konsumują zboża. Jeśli jakiekolwiek ogniwo z tego odpadnie, to nas nie ma. Ale nie nas hodowców, tylko tych wszystkich rolników, przepraszam. Więc podstawa do tego, aby nie było problemów ze zbożem, z tą sytuacją, jest hodowla. I to, co się teraz dzieje w Sejmie, dla nas jest to skandal, że Partia Zielonych przejmuje jakieś narracje w temacie zwierząt. Jeszcze jest jedna rzecz. Reprezentujemy tutaj praktycznie 3/4 kraju, 14 województw. Mamy województwa zsieciowane protesty, oddolne protesty w taki sposób, że w zachodniopomorskim mamy wszystkie 100% protestów pod sobą, jako rolnicy. My ze sobą rozmawiamy, współpracujemy. Tu nie ma ludzi przypadkowych. Zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, wielkopolskie mamy jakieś 3/4 protestów.
My reprezentujemy tych ludzi, którzy tam wyszli. I taka narracja, kto tam jest. Chłopak, który wyszedł, wyciągał ludzi na Sejm, dzisiaj robi zadymę. No dajmy sobie święty spokój z tym. Rozmawiajmy poważnie o tej naszej sytuacji. Bo to co się dzisiaj dzieje, to jest zabójstwo dla naszych gospodarstw. Dziękuję. To jest uzupełniająco. Też proszę się przedstawić, jeżeli nie. Szczepan Wójcik, hodowca, rolnik. Proszę Państwa, tutaj jak kolega powiedział, dokładnie, przedstawiliśmy panu premierowi nasze postulaty odnośnie ochrony hodowli zwierzęcej w naszym kraju. Dzisiaj niestety hodowla zwierząt w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim w Polsce jest bardzo mocno atakowana, niezależnie od gatunku. Więc na to zgody rolników nie będzie. Ponad 70% zbóż w Polsce to są zboża paszowe, które są konsumowane przez zwierzęta. Rozwój hodowli w Polsce musi być utrzymany, zachowany i rozwijany. Taki postulat złożyliśmy. Czekamy teraz na ruchy pana premiera w tej kwestii. Dziękuję. Dobra. Słyszeliście Państwo już od naszych przedstawicieli, Barna Stanisław, zachodniopomorski rolnik. Słyszeliście Państwo, że koledzy, nie dostaliśmy tutaj dzisiaj nic takiego, żeby nas zadawalało, żebyśmy mogli wrócić do naszych rolników na barykadach i przedstawić im, słuchajcie, schodzimy z barykad. Dlatego dzisiaj jest ostry apel, stoimy na barykadach, dalej protestujemy. Na 20 zapowiadamy protest w całej Polsce, w każdej gminie, w każdym powiecie, od godziny 7 do godziny 19. Polska stanie, dzieci nie dojadą do szkół, ludzie nie dojadą do pracy, ale nie mamy innego wyjścia. Nasze gospodarstwa są na skraju bankructw i musimy doprowadzić do tego, żeby rząd zaczął nas poważnie traktować. Dlatego podjęliśmy taką decyzję, że Polska musi stanąć i po prostu musimy bardziej docisnąć. Bardzo przepraszamy za utrudnienia, bardzo przepraszamy ludzi, którzy będą w tych blokadach, nie będą mogli przejechać i tak dalej. 2 miesiące stoimy na barykadach, można powiedzieć, my w zachodniopomorskim, bo już żeśmy protestowali z rolnikami z Niemiec. Po prostu przez 2 miesiące nie mamy żadnych efektów. Musimy to bardziej zaostrzyć. Nie chcieliśmy tego robić, ale sytuacja po dzisiejszym dniu nas zmusiła do tego, że musimy podnieść drastyczne środki. Słyszymy. Dziękuję. O tym, że rząd chce rozmawiać tylko z wybranymi rolnikami. Czy rzeczywiście tak jest? Z kim rząd będzie rozmawiał w poniedziałek? Nie, no żeśmy ustalili, kto będzie reprezentował. Są to związki zawodowe i rolnicy z branż hodowli i rolnicy z większych protestów, którzy reprezentują tych rolników, którzy brali dzisiaj udział. Z tych rolników została wybrana reprezentacja do reprezentowania przed ministerstwem i ustalenia pewnych szczegółów odnośnie ściągnięcia nadwyżki zbóż. Czyli do 20 czy 25 spodziewamy się jakichś konkretnych postanowień? To znaczy postanowienia, pan premier obiecywał, że do 15 marca, a do środy. Jeśli tak się nie stanie, to ministrowie dostali taki jakby prykaz, że mają z tym coś zrobić i koniec. A potwierdza pan zapowiedzi czy przypuszczenia pana przewodniczącego Czarzyńskiego, który powiedział, że może się to skończyć nawet dymisjami? Nie, ja nie słyszałem tego. Nie słyszałem tego, tylko było stanowcze stanowisko pana premiera, żeby załatwić sprawę z nadwyżką zboża, ustalić mechanizmy do środy. Dziękuję ślicznie. Proszę Państwa, myślę, że było wszystko powiedziane. Chciałbym powiedzieć jeszcze o Wiecław Zamojskie Towarzystwo Rolnicze Oszukana Wieś. Tak jak mówiłem wcześniej, już chyba wszystko zostało powiedziane. Trzeba by było jeszcze nadmienić, żeby społeczeństwo wiedziało o rzecz, o takiej szerszej stronie geopolitycznej. Proszę Państwa, widzimy, jak jest skomplikowana sytuacja na Ukrainie. Ona będzie coraz bardziej się komplikowała. Daj Boże, żeby strona ukraińska wygrywała. Ale to nigdy nie będziemy wiedzieli, jak to się skończy. I my dzisiaj nie możemy stawiać na to, żeby się uzależniać od zewnętrznego zboża czy jakichkolwiek produktów. Dzisiaj jest taka sytuacja, tak widzimy, też zmiany klimatyczne. I kiedyś jeszcze rok, dwa, trzy lata temu można było mówić, że to jest słowo na wyrost jakieś tam bezpieczeństwo żywnościowe. Dzisiaj to już jest naprawdę
sprawa, można powiedzieć, życia i śmierci Europy i my musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że to Putin rozdaje karty i rozgrywa całą Europą i światem. Ceny dumpingowe, jakie wprowadził, dzisiaj sprowadzają rolnictwo, szczególnie europejskie, które nie było przystosowane do otwarcia na rynki, na globalizację. Dzisiaj płacimy tego cenę i jeśli nie pomoże się w jakiś sposób rolnictwu i rolnictwo nie będzie pracowało na pełnych obrotach, to może się wydarzyć za rok czy za pół, że Putin nam przymknie kran ze zbożem. I my musimy karmić, już nie patrzeć, że karmimy tylko Polskę czy Europę, ale też kraje afrykańskie, bo jeśli odetnie się Afryce Północnej dostęp żywności, Afryka Północna przyjdzie do nas i mamy wybór. I to nie są, proszę Państwa, żarty. I ta sytuacja geopolityczna jest tak skomplikowana, że my nie możemy sobie pozwolić w dzisiejszych czasach na to, żebyśmy wygaszali produkcję, bo to jest za skomplikowane. Popatrzmy na Izrael. 80% produkcji czterokrotnie droższe jak na świecie z odsalanej wody produkują sami. A po co? Ano, żeby mieć bezpieczeństwo żywnościowe. I kiedyś można było, parę lat, jeszcze raz powtórzę, mówić, że to jest jakieś tam na wyrost. Dzisiaj musimy całkiem inaczej na to patrzeć. Tak jak parę lat temu energia była tą rzeczą, która elektryzowała i którą można było szantażować, dzisiaj będziemy mieli ten problem i z wodą, i z żywnością. I rolnik jest ostatnią osobą, która chce niszczyć swój warsztat pracy, niszczyć środowisko. Proszę mi zaufać, że to są za duże pieniądze włożone w gospodarstwie, żebyśmy my nie dbali o klimat. I to się wszystko nam pięknie spina. I ten Zielony Ład, który myśmy jakąś formę przedłożyli dzisiaj panu premierowi i ministrowi, jest akceptowalnym dla rolnictwa, ale o dobrym dla środowiska. I tego się będziemy trzymali, bo to my, rolnicy, wiemy, czy coś jest dobre, czy złe. Bo każda nasza jakaś tam wykonana praca, widzimy jej efekty, czy one są dobre, czy złe. I my to obserwujemy. Dzisiaj nie może być tak, że z pozycji Brukseli ustala nam się terminy wykonywania prac polowych. Proszę Państwa, popatrzcie. 9 marca, już można kurtkę zdejmować. Najcieplejszy mieliśmy luty. Klimat się zmienia, musi się optyka na rolnictwo też zmieniać. I nie cieszmy się, że mamy wodę, bo za 2-3 tygodnie będziemy mieli suszę. Musimy inaczej spojrzeć. I dzisiaj strona ukraińska powinna też zrozumieć, bo też wiecie o tym, to społeczeństwo powinno wiedzieć, że tylko 5% produkcji ukraińskiej przejeżdża przez Polskę albo w Polsce zostaje. I te 5% zaburza nam całkowicie rynek i te 5% robi nastroje, jakie mamy w społeczeństwie. I to z tych 5% się Putin cieszy, że jesteśmy rozgrywani. Naprawdę Ukraina pomimo wojny ma bardzo dobrą sytuację po powstaniu portów na Dunaju w Rumunii i oni mają moce przerobowe 4 miliony ton miesięcznie. My mamy 700 do miliona i my produkujemy 35 milionów ton. Oni produkują 70 parę milionów ton. Naprawdę sytuacja Ukrainy w eksporcie jest o wiele lepsza niż nasza. My mamy 1/3 górki zboża w Europie. Cała Europa ma zapasy 28 milionów ton, w tym w Polsce jest 9 milionów ton. Mamy 1/10 europejskiej produkcji, ale za to zapasy mamy 30% i proszę Państwa, to nie jest tak, że myśmy w ten problem wdepnęli. Nas po prostu wepchnięto. To nie myśmy obiecywali Ukrainie, nie myśmy powinni za to brać odpowiedzialności. Proszę Państwa, na to się powinno, na ten problem, który dzisiaj mamy, powinno się złożyć całe społeczeństwo Europy, nawet nie Polski. I bo
ja też mogę obiecać wszystko to, co ktoś zrobi. Tutaj tak się zadziało. Wspomniał pan o 5% produktów, które zostają w Polsce. Nie, 5% całej produkcji ukraińskiej. Ukraina ma 70 parę milionów ton i tylko 3,5 miliona wjeżdża lub przejeżdża przez Polskę. Naprawdę Ukraina by mogła nam tego zaoszczędzić. Ukrainie dzisiaj jest potrzebny amunicja kaliber 150, a nie wprowadzanie do nas zboża i robienie no, takiego złego klimatu dzisiaj, no bo oni powinni to zauważyć. W związku z tym, że ten tranzyt jednak dociera do Polski, czy to jest satysfakcjonujące w jakiś sposób, co rząd tutaj deklaruje? Jeśli my byśmy mieli wydolne porty i drogę kolejową od granicy do portów, wszystko by było dobre. Ale my dzisiaj konkurujemy z Ukraińcami, z tym rynkiem ukraińskim w naszych portach. Nasze porty były przystosowane tylko do sprzedaży naszych nadwyżek. Dzisiaj musimy konkurować w tych portach, w naszych portach ze zbożem ukraińskim i my na to nie mamy szans, żeby już sprzedać tą swoją produkcję, bo ta produkcja dzisiaj leży. Też częściowo dlatego, że tam jest zajęte przez Ukrainę. I to są te problemy. I myślę, że te niepokoje społeczne, które dzisiaj w całej Polsce występują, ba, w całej Europie, strona ukraińska powinna zrozumieć i odpuścić, przelokować swój produkt tam, gdzie był ich naturalny rynek, czyli Półwysep Arabski, Północna Afryka, Chiny. A tutaj to jest nie rynek, który powinna nam tutaj obciążać. Silna rolnictwo jest częścią gospodarki, a silna gospodarka, a dzisiaj się nie wygrywa wojen jakimiś no, mięsem armatnim. Dzisiaj to jest wojna gospodarek i tyle. A to zboże z Rosji i nawozy rosyjskie? A oczywiście ma pani rację. I tu jest cynizm Unii Europejskiej. Jak może być taka sytuacja, że jesteśmy prawie 2 lata w stanie wojny, a dalej ukraińskie produkty rolnicze jadą? W Warszawie co drugiego ogórka prawdopodobnie kupujecie rosyjskiego. W Broniczach sobie przejdzie co ukraińskie ogórki. Ukraińskie, jak nie przepraszam, rosyjskie ogórki. I teraz popatrzcie państwo jedną rzecz, jak nie można sprzedać gazu, to się sprzedaje ogórka w gazie, bo ten ogórek został w szklarni wyprodukowany, grzany gazem. Ale czy można z tym porządek zrobić? Na pewno można, a na pewno można ograniczyć. I nie można być jedną nogą prawie w stanie wojny, a drugą nogą sprowadzać z Rosji produkty, no bo to jest niemoralne. Przypomnij mi pan swoje imię i nazwisko. Wiesław Grunin, Zamojskie Towarzystwo Rolnicze. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Sebastian Dziamski, rolnik z Wielkopolski, reprezentuję młodych rolników. Po dzisiejszym spotkaniu jestem bardzo rozczarowany, ponieważ no, do niczego konkretnego nie doszło. I dzisiaj niestety wrócę do moich rolników w Wielkopolsce i z niczym tak naprawdę. I tutaj do rządu apelacja, że naprawdę zacznijcie działać, bo dojdzie do dużych eskalacji w całej Polsce. Dziękuję. Jeszcze jedna rzecz. Szanowni Państwo, rozpoczynając protesty... Emil Mieczaj, Zachodniopomorskie. Rozpoczynając protesty, wiedzieliśmy o tym, że będziemy dzielili postulaty na postulaty interwencyjne i systemowe. Dzisiaj rozmawialiśmy i o jednych, i o drugich, ale nie zejdziemy z protestu, dopóki systemowo Unia Europejska nie naprawi rolnictwa. Czyli ten zielony pakiet klimatyczny, zielony ład, jakkolwiek go nazwać, nie zostanie dostosowany do potrzeb. Również nie zejdziemy z protestu do momentu, w którym ukraińska, nie tylko ukraińska, ale pozaunijna żywność nie zostanie uregulowana systemowo na rynkach europejskich, bo my dzisiaj przyjmiemy jakieś tam rekompensaty, bo one jakieś tam będą, to są te interwencje. Ale we wrześniu wchodzimy w ten sam cykl, więc to potrwa, te systemy potrwają rok, obydwa. Mamy do tego nowe perspektywy Unii Europejskiej, to też również musimy zmienić. Dziękuję. A ja bym o tych dopłatach interwencyjnych, o których pan mówił, dopłaty do czego? Rozmawialiście o tym dzisiaj? Mamy rozregulowane rynki i te rynki wymagają
wsparcia, bo inaczej gospodarka nie przetrwa. Ten lokalny rolnik, który on jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego. Nie statek, który przyjedzie z zagranicy. Ale to dopłaty do pszenicy na przykład w ten sposób, czy jak? Na poniedziałek jest robione spotkanie, będą szczegóły. Dziękujemy.